Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Admiros i Kam Kamilski. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w tym pięknym trybie, jakim jest road trip, w wspaniałym poranku. Na pewno już zjedliście śniadanko, mieliście zęby i... Tak. I obejrzeliście wszystkie odcinki na kanale Kam Kamilski oraz Admiros. Dokładnie, i zadzwoniliście do Momo. To jest taka dzienna rutyna. Dzienna rutyna, dzwonisz do Momo każdego poranka. Dokładnie, pytasz się co tam u Momo i tak dalej. Siema Momo, co tam u ciebie? Dobra Kamil, ogólnie road trip, wiadomo, podróże, zwiedzanie i tak dalej, ale są dwie nowe mapy letnie, czyli mamy mapkę z zamkiem i z plażą, z piasku. Ale póki co jesteśmy na mapie, którą chyba już wszyscy znają. O, umarłem. Ja też. To zostaw łapkę w górę, bo jest nam smutno, bo umarliśmy. Zginęliśmy na naszego autobusu. No, to się czasami zdarza, no, ludzie umierają. W sumie nigdy, jak zawsze tam mówię, przypominam o łapka w górę, co nie? To nigdy tak nie robię. Zostaw łapkę w górę, proszę, bo mi jest bardzo smutno. Jestem ciekaw, jak ludzie zareagują na takie. Zostaw łapkę, proszę. Ja generalnie w autobusie miałem z 10 klatek i musiałem zmniejszyć sobie jakość w Robloxie. Miałem naprawdę? Automatyczną. Naprawdę. Boże, aż tak ale źle? Ale teraz jest okej. Okay. No teraz jest okej. Okay. Dobra, lecimy dalej. Co to jest? Ej, tu nie byłem. Mamy 20 sekund, żeby... się ukryć. No właśnie. Czy tutaj będzie jakiś potwór grasował? Momo, na 100%. Grany, Baldi i Momo. Na nie kempingu. Grany, Baldi i Momo. Ło, jakieś monetki tej tibijskie. A, monetki zbierane są normalnie. Za monetki normalnie możesz kupować fajne rzeczy. Tak? No, zaraz ci powiem co, też dobrze nie pamiętam. Szkoda, że mi wszystkie ukradłeś, przyjacielu. Suweniry możesz kupować. Nie. Rozumiem. Jason is coming. Jason! O nie! Czy ja jestem tutaj? Nie jestem ukryty w ogóle. Dobra. Ja jestem ukryty. Wow. Nie wiem, wszyscy się w jednej szopie schowali. Jak tak można? Halo. O, cześć Kamil. Halo, gdzie pan tu idzie? A tu dobre gdzie miejsce tu jest, dzień dobry. To jest bardzo dobre miejsce na tym strychu. Jak tu ciemno, Boże. No, dokładnie. O, zgadnij kto przyszedł. MZ. MZ. 99. Ciekawe czy 99 to rocznik jego urodzenia. Myślę, że nie. Myślisz, że nie? Myślę, pewnie że 9 nie. Września, tak myślę. Myślę, że to są... A on teraz sobie myśli, że... cyferki. Tak? No. A jak odwrócisz się, to jest 66. Co nie. Się gapisz? Patrz. Nie, dobra, chciałem napisać usunąć ze znajomych i go postraszyć, ale stwierdziłem, nie. Że nie mogę takich rzeczy robić. Nie, to to byłoby bardzo złe. To jest generalnie sponsor, tak? Bo ładnie wyglądasz. On cię podrywa. No. Dzięki. Ej, słyszałem Jasona gdzieś tam. Nie wiem, czy nie jest poziom niżej, słuchaj. Nie ma co ukrywać, to jest taki Hades, jak wygląda jak taka postać z anime. 100%. Co nie? Nie. Ja uważam, że tak. Ja tutaj uważam, sportowo, że jak nie. Taki siatkarz typowy wygląda. Normalnie. Nagrywasz Admiros? Tak. XD. No to jest takie... Halo, nagrywasz? No tak, nagrywam. Dobra. 3, 2, 1 i... Schodzimy na dół. Koniec. No i nie widzieliśmy nawet Jasona. Bardzo niestety. Dobrze. To nie, ja raczej stety bym powiedział. Okej, okay, no, Koloseum. Skoro tak uważasz. Muzyka grana jest. O, ja sobie zasiądę. Ej, halo. Nasz co kierowca jest? Robi pompki. Czemu on robi pompki? Co jest grane? Nie wiem. Coś tu jest nie tak. Dobra, dawaj na loży VIP-ów wsiadany. Dokładnie. Tu, 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 tu. A jak najbliżej nas chce usiąść, dokładnie. Widzisz? No, to jest MZ, to jest sponsor, on wie co tutaj. Dobra, Koloseum. Wow, chciałem się zapytać, wow. Czy subskrybuje kanał. O nie, walka na walka na śmierć i życie. A jak się pyta, Uno też? Uno też? Wszystko nagrywane było przecież. Ja mam tutaj świetny plan. Ja mam... spróbuję uciec. Ja mam jeszcze oj, lepszy plan. Przykro mi, ale... Wow. Jaki? A tutaj już ktoś próbował uciec, słuchaj. Damy kolejnego offkera. Najlepszy plan na świecie, zabić MZ-a. Dwie monetki. Czemu? A bo tu ludzie spadają cały czas, nie. Tak, chyba tak, jak zginą to mogą wrócić, tak mi się wydaje. Tutaj MZ, myślałem, że to tylko na jedno żyćko. Nie, zostawimy cię. Dobra, to walczymy na śmierć i życie. Dawaj MZ-a ciśniemy.
Nie ma go. O nie, bekonowe włosy. Au. Zabiłem bekonowe włosy. To za te uno. To za te uno, Boże. On już biegnie tutaj. Dobra, tak? Kamilu, czas zawalczyć na śmierć i życie. Tak uważam. Dobra, zapraszam cię do tańca. Dobra, ho. O nie, Andrew, tak się chce mścić. Patrz. O nie. Zabiliście się nawzajem, a ja po prostu na numerki podjęcie. Świetny plan. Najlepszy plan na świecie, co nie? My się tutaj tam, tłuczemy. Tam, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, jak to mówią. To jest bardzo mądre przysłowie. Tak, zgadzam się. To jest bardzo mądre. O. O! O kurde. Mam trzy tibijskie miecze na arenie. O nie, zabił mnie Emrzet chyba, ale sam zginął. Ty, ja pozbierałem wszystkie monetki po ludziach. Dzięki, dzięki. A, nie ma problemu. O, koniec. Proszę, niech to będzie jakaś nowa mapa plażowa czy coś. Ja bym bardzo chciał. Boarding. O nie. Oj. Coś długo się wczytuje. To brzmi niezbyt dobrze. I no jeszcze 10 sekund. A, bo ja mam boarding. Nie, ja mam... Reset charakter. Fajna mapka. O, bo mi się wczytywanie zwiesiło. Wiesz, o, teraz nie. Musiałem ufnąć sobie troszkę. O, cześć. Wypadłem za mapę. Jak to tak? A jaka jest mapa? Takimi autobusami jeździsz. Tylko nie pamiętam, co się tutaj robiło generalnie. Z takimi kaczuchami, czy tam z czymś. A, to musisz te kaczuchy zabierać innym. A, no. Coś na tej zasadzie. Jak się z kimś zderzysz, to kaczuchy mu zabierasz. Wow. Chodź tu, typiarzu. No, zabrałem jej kaczuchy. No. Mam również. No, dokładnie tak. A ludzie nie wiedzą, co tu się robi, tak naprawdę. No i za, nie. I za kaczuchy chyba dostaje się ten, monety pewnie. A w sumie śmieszna zabawa, z takimi autobusami. Cześć! Cześć! Dawaj kaczuchę. Wow. Ja mam 4 chyba aktualnie. Już 3 znowu. Ja mam 4. 4 kaczuchy. O, widzę jakiegoś typiarza w czapce. Tak? Ta. Tibijskiego? Siema, wziąłem od ciebie kaczuchę, dzięki. Tak? Siema, no to ja od ciebie biorę teraz, pa. Ta? To hotło. Dzięki. A, żartowałem. Jak ja 2 chyba ci zabrałem kaczuchy. Nie, mam 4 generalnie. Halo, 2 naraz zaatakowało. Bardzo dobra, dobrze. Dobra, 3 sekundy, duck dash. Koniec. Wow. Boarding, znowu mam boarding. Mam nadzieję, że niezbyt długo ten boarding będzie tutaj się nam pojawiał. Dobra, cel kamieli dzisiejszego odcinka to jest oczywiście nowe miejsce. Club Neon. I Club Neon to chyba jest to właśnie nowe, jedno z nowych miejsc. Miejsc. To się okaże dopiero. Ja generalnie w Road Trip grałem raz. Raz w życiu. Ja parę razy grałem i naprawdę jest fajny tryb. Jak coś tak chcę na luzie poszukać jakichś minigierek, to Road Trip jest spoko. A, okej. Club Neon. To brzmi jak jakaś impreza wielka. Tak przynajmniej brzmi. Się zgadzam. No. Dokładnie. Dobra, dojechaliśmy. Nie, tylko nie Wally. Co? Lol, dub. Waldo. Nie rozumiem. Ja też nie. Ale przynajmniej wiemy, gdzie jest Wally teraz. Dokładnie. Dawaj, na loże VIP-ów. A, ty od razu wiedziałeś, gdzie pójść. Od razu, słuchaj. Normalnie. To jest nowa mapa? Tak, to jest chyba nowa mapa. Jest Club Neon chyba i te plażowe, takie wakacyjne. 3 chyba są ogólnie dodane. Czekaj, przywitam się z nimi, Ki. Kamilu, klikasz na nich. Jak klikniesz na nich, musisz znaleźć prawdziwego Wally'ego. I on tu jest pokazany na początku. Okej, wystarczyło przeczytać. Przed wejściem jest ten. Go inside, find him. Policjant każe nam znaleźć prawdziwego Wally'ego. Takiego w okularach typa. Wow. Dobra, który jest? Spodenki jeansowe. Okulary ma czarne, tyle widzę i to mi wystarczy w sumie. Pa. Czekaj, szukam go. Ja też, ale... To jest ten. Nie. Dawaj, musimy znaleźć niebezpieczny. On ma taką czapeczkę. Ktoś chyba go znalazł już. Tak?
bo zniknęli wszyscy. Nie, przynajmniej u mnie. Widzę. A niektórzy przyszli. Ja znalazłem. Pewnie. O. No wiadomo. A to wygląda. No to gratuluję, Kamilu. Ja nie mam pewności, nie mogę potwierdzić, czy to ty znalazłeś, czy nie. Haunted tak, ja Mansion. Nawiedzona posiadłość jakaś. No. Dobrze. A to ja sobie tu teraz siądę. Mogę tańczyć jak siedzę? Chyba się dało tutaj takie rzeczy. Nie wiem, chyba staniesz wtedy. Nie mogę. Nie mogę tańczyć jak siedzę. Rozumiem. Trudno. Dance. A, jak tańczę to siadam, no nieważne. Dotarliśmy. Mamy w ogóle jakiś młotek? Co to jest w ogóle? Nie jest młotek, co to jest? Kamil, jesteśmy pogromcami duchów. A, okej. Wow! Łapać duchy. O, oto ty bliski duch. To nieźle. Będą z nich monety. Dokładnie tak. Chodź tu typiarzu. Nawiedzona posiadłość, pełna duchów. Momo tu raczej nie znajdziemy, bo Momo jest prawdziwe, nie raczej jest duchem. A Baldiego i Grany? Najprędzej Grany myślę, że tu byśmy mogli znaleźć. Boże, jaki creepy. No, troszkę. Ja tylko jednego ducha złapam. To są jakieś obrazy, w ogóle zobaczmy. Ja mam dwa już. You are falling. Jakie rysunki, Boże. Poszedłbyś do takiego nawiedzonego domu w real life? Tak. Jeżeli ktoś ma jakiś nawiedzony dom, nie. mi się przypomniało, był taki film, gdzie była grupka reporterów, którzy weszli do nawiedzonego, opuszczonego szpitala psychiatrycznego i jak zamknęli za sobą drzwi, film nazywał się Grave Encounters, jeżeli ktoś by to interesowało, jak zamknęli drzwi i otworzyli ponownie drzwi, to tam nie było, Kamilu, wyjścia, tylko były kolejne sale opuszczone i nie dało się stamtąd wyjść. To no, więc jeżeli ktoś ma taki fajny domek, to kontakt Admiros. Małpa, LiveTube, coś tam. Link macie w opisie. Albo w no właśnie. Ten. Albo w zakładce informacji na pewno. Dokładnie. Jest. Ja chętnie pójdę do opusz... Nie pójdę. Nie. Kamilu, wycofajmy to, nie nagrywamy tego. Myślę, że jak będzie 20 tysięcy łapek pod tym odcinkiem Admirosa, to pójdzie. Myślę, żebym się skusił, ale 20 tysięcy łapek nie dobiję, ponieważ do 12 robimy i do 13... Taki deal? Dobra. Nie. Dobra. Nie, poszło. Już poszło. Ale Kamil, jest 12 minuta, oni tutaj... Nie, bo nie będę chodził do jakichś domów strasznych. Ja wystarczy, że już się boję wszystkiego. No. Będziemy tu jeszcze, że mówił, że do jakichś tych... Nie będzie chodzenia do strasznych domach. No. 25 tysięcy w Mirosie. Tak, to może niech biją tobie 25 tysięcy subów, to wtedy pójdziesz do domu opuszczonego ze mną. Dobra. Wiecie co robić, subskrybujcie Kamilka. I tak nikt do 13 minuty nie wytrwał tego odcinka. Ja myślę, że wytrwał. Jeżeli ktoś wytrwał, pisze komentarz typu Admirosie, pójdź do nawiedzonego domu, proszę. I będziemy widzieli, że pod każdym filmikiem Kamila, o, jestem kierowcą, gdzie jedziemy? Pod każdym filmikiem Hadesiaka. Nie wiem, po co go wplątałem w to, ale spoko. Ale ważne jest to, że jesteśmy teraz na towerze. Tower. Na wieży? A, bo to są pułapeczki. Ej, wait, ja się zgubiłem. No idziesz przed siebie. Z drugiej strony wyszedłem. Poszedłem z drugiej strony. Jak to z drugiej strony? Wow. Uważaj, bo to są pełne pułapki zawalających się posągi i tak dalej, i tak dalej. Widzę. Musisz uważać tutaj koniecznie na takie tutaj tibijskie rzeczy. Ej, grałem kiedyś tą mapę, tak mi się coś kojarzy. Ja też to Towera grałem, ale chciałbym tą plażową. Jak tutaj most się ten otwiera? Musisz baloniki pozbijać. Masz łuk tam, o, po prawej stronie. Dobra. No, a nie, baloniki to monety, to trzeba linki przerwać. W linę celuj. O. Spoko. Most otwarty, przechodzimy. Byłbyś za mną. No. Ale dlaczego? Ja myślałem, że jesteś dalej. Nie. A, okej. Okay. To się otwiera dla wszystkich, co nie? O kurde, jak to normalnie jest tower. Prawie czuję się jak na Sky Tower. Na Sky Tower? W schodach, no Sky Tower.
Boom! O, dzień dobry. Yo, yo. Przez okno musisz wyjść później. Ja wiem, pamiętam. Aż niewiarygodne, że jestem na pierwszej pozycji. Później znowu przez okienko. Ja z tym łukiem tutaj normalnie chodzę, tibijskim. Kurczę. I uwaga, jestem chyba na szczycie już prawie. Jeszcze nie, jeszcze trochę. O Jezu, spadłem. Ty mnie, Kamilu, doganiasz? Ty, tak. to jest obby ukryte. Tylko nie obby, proszę. No tak, tylko że tu nie masz checkpointów. Dobra. Znaczy nie dobra, że nie ma checkpointów, tylko dobra, że o nie, spadłem. Skrzynia ze skarbem! Zdobyta. Dziękuję. Dziękuję. No nie. Dziękuję. Jestem mistrzem tej gry. Naprawdę. Dobra. Uuuu, Kamilu, podróżujemy teraz do Anioła Śmierci. Angel of Death. Tak jest, Anioł Śmierci. No okej. Okay. A czas się zrelaksować. Na końcu tutaj. Przy Aniole Śmierci? Aniele? Nie, przy telewizorku, przy muzyce i przy Kamilu machającym do mnie. Czemu machasz do mnie? Bardzo proszę. Okay. Wszyscy przyszli tutaj. Masz Anioła Śmierci. Masz gaśnicę i prujemy w niego. Można z odległości chyba, tak mi się wydaje. Tak, tak, można. Dawaj, ugasimy jego zapał tutaj. Wow. Giń. To niezły ataki ma tutaj ziemeczek. Porobił nas, bosik. Jeszcze żyje, słuchaj. No ja oberwałem tak porządnie, że już tego nie szło przeżyć nawet. Niestety, marłem. Ale przyje znowu, o, cudowne ozdrowienie. Niestety, ale też fala. Umarłem. Jak jest fala, to trzeba skakać. Dobra, ładnie go bijemy. Jakimś cudem, znowu umarłem. Wow. No ale musimy mu całe życie zbić, inaczej nie ma szans tutaj, nie przetrwamy. Nie dam radę. Mówisz? Luźno. Skoro tak mówisz, no to chyba muszę uwierzyć ci na słowo. Musisz, ale trochę będzie problem, jak będziemy tak ginęli co chwilę. Nie no, połowę życia już ma, więc wiesz, to już jest niedużo. Zwłaszcza, że no mam minutę jeszcze. O, uwaga na kółka, meteoryty. Oła. Oberwałem miecza. Fala, no, trzeba przeskoczyć. Po raz kolejny. Ładnie tam tłuczemy. Dobra, spadające meteoryty. Unikamy. Super, fala. To jest normalnie jak bicie bossa w World of Warcraft. Dosłownie to samo. Czemu znowu padłem? Bo podszedłeś do niego za bardzo. Ja się tak nie bawię, słuchaj. To zaraz jest umrze, ta gra jest sprzedana. O nie. Najgorzej jak się tak obraca. Dobra, 1000 życia mu zostało. Wow. I 13 sekund. Dawaj, Kamilu, damy radę. Dobra. Użył się. O nie. Muszę tutaj odejść. Da się radę go zabić? Nie zobaczę go. Zabijacie. No cóż, trudno. No, nie zdążyliśmy. Smutek wielki. Dobra, następna mapa Nuke. O, znajome te rewiry, Kamilu. Dokładnie. Dobra, i myślę, że po tej mapie po Nuke'u zrobimy jeszcze jedną. Jak nie będzie to plaża, to najwyżej zakończymy. Trudno, no, nie trafiają nam się po prostu te, co chcemy. No niestety. A Nuke jest prosty, tam wystarczy parę rzeczy zrobić i wybuchnąć i koniec, co nie? Masz połowę życia, Kamilu, w ogóle. Wiem. Że machasz. To fajne. Ja za 5 minut idę. O nie, Emrzet sobie pójdzie. Tyle wspólnych odcinków. Smutek. O nie. Dobra, The Nuke. Szkoda, że Uno nie nagraliśmy. Dobra, pierwsze co, to trzeba wejść tutaj, zebrać monetki, założyć kombinezony, oczywiście gałganki nie założą, i trzeba dopasować kolory do pokojów. Gdzie są te kombinezony? Dobra, tu jest dopasowany. Gdzie są te kombinezony? Zielony, żółty, w pierwszym pokoju tam, w pierwszym, jeszcze wcześniej. Kamilu, tu, pa. A, tu. Widzę. Taki radioaktywny jest znak. To jest, tam są kombinezony. Dzięki. Bo było 3-0. Chciałem wam dać. A chciał dać nam wygrać. Mi się nigdy tego nie chce ustawiać. Zawsze czekam, aż ludzie to ogarną.
Załóż kombinezon, bo cię nuk ten zniukuje. W jaki sposób te kolory mamy dopasować, słuchaj? One muszą być takie jak nad drzwiami, to muszą być takie w środku, czyli czerwony, pomarańczowy, zielony, żółty. I tu jest żółty, zielony. Trzeba to kliknąć. Rozumiem. Niebieski, fioletowy. Jakoś tak to działało. To jest różowy czy to jest biały? Nie wiem. Niebieski, jest różowy. Jasny róż. To jest chyba dobrze, bo tylko zmienić nie mogę. Coś jest nie tak. Tu musi być u góry zielony, a na dole żółty. Aha, dobra, jeszcze tylko żółty nam został. Do kliknięcia. Pa, ja kliknę żółty i będzie działało wszystko. To kliknij. Pa, otwarte, wow. Widzisz? Dopasować kolory i kliknąć wystarczyło. Normalnie tam, wiesz, w kolorach ustawiasz sobie ten czy wszystko. To nie winda. Winda? O. To nie brzmi dobrze. Winda tibińska. Dobra, to lecimy na dół. Dokładnie. No i teraz trzeba niuka zrobić, co nie? Będzie wielki wybuch. No okej. Okay. A chyba trzeba będzie stąd uciec, tak mi się wydaje. Nie pamiętam. Gałgany zginęły, bo kombinezonów nie mają najpewniej. No, a to jest radioaktywne. Czerwony. O, dobra, odpalonet. O nie. Ja to wysadzam. Czy my zdążyliśmy, czy nie? Chyba to miało wybuchnąć, a my to dezaktywowaliśmy. To nie jest ta nowa mapa, Summer Sand Castle? Tak, na zakończenie nam się trafiło! Summer Sand Castle, czyli zamek z piasku. Jest. Dziękuję ci, Robloxie, najwspanialsza gra na świecie. Kocham. Dokładnie. Kiedy wrzucicie? Co to za pytanie, kiedy wrzucimy? Biorąc pod uwagę liczbę moich odcinków, jakie mam nagrane, to chyba nigdy. Ho, ho! Dobra, dotarliśmy. Tak, dokładnie, dobra. To jest obby, nie. Come on. Reach to the top, shower for digging. Okej. Okay. Umarłem. Możemy kopać szpadlem skarby. Ale muzyka jest niezła. Ty, jakie animacje mają te. Lol. Jakby ludzie obby ogarniali z takimi animacjami, jak tu są. To by było nice. Właściwie nie animacja, a te. Przeszkody, no mam na myśli te słupki, tak, co się pojawiają. W żadnym obby nie widziałem aż tak dobrze tego zrobionego. Ej, gdzie tu można kopać? Wiesz co, pewnie w jakimś konkretnym miejscu. Dobra, udało mi się. Nawet jest logo Robloxa. No nieźle. No tak. Może tutaj po prostu, nie wiem sam. Ja też nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, mam. Powiedziawszy, tak? Tak. Są jakieś wyznaczone miejsca do tego? Jest taki żółty piasek po prostu. A. Hop. O, ja spadłem niestety. Nie wiem jak się dostać tam na górę, szczerze powiedziawszy. A to zejdę na dół. Jest żółty piasek. Mining Simulator normalnie. Dokładnie. Kurde, nieźle zrobione. Obby w połączeniu z Mining Simulator. Kto by pomyślał? No. I to jeszcze w road trip, co nie? Dokładnie, takie combo. Dobra, zamek z piasku, to nieźle. No i w sumie nie znajduję tu nic, żadnych skarbów. Czy to normalne? Ja też jeszcze nie. Ja jeszcze też nic nie znalazłem, więc no niestety. Martwi mnie to troszkę, szczerze powiedziawszy. O, MZ. No mnie też. Dokopałem się do MZ-a, najlepiej na świecie. Widziałem go przed chwilą swoją drogą. Mhm. A może trzeba cały ten zamek zawalić, czy coś? O, wydostałem się. To niezłe dymy. 5 nie sekund. Wiem. Skrzynia ze skarbem, nie zdążę. Dasz radę. Koniec. Otworzyłem ją akurat. Ja... nie wiem, czy cokolwiek zgarnąłem. Ale fajnie, fajnie ten zameczek był z piasku. No więc dobra, chyba w tym miejscu sobie zakończymy ten odcinek. Prawda, Kamilu? Prawda. Prawda, prawda. Tak więc żegnamy się, było naprawdę miło, mamy nadzieję, że się wam podobało. Cześć! To tyle, trzymajcie się i cześć!